Dzień dobry bardzo. Witam w piątek. Piąteczek. Piątunio. Powolutku kończy się tydzień, a mi do końca tygodnia zostały trzy najmocniejsze jednostki plus dwa biegi recovery, więc w piątek, w sobotę i w niedzielę muszę zrobić jeszcze pięć treningów, w czym trzy będą dość mocne. Temat dzisiejszego odcinka to są problemy i motywacja. Problemy były, są i będą, a motywujemy najbardziej się w taki sposób, kiedy robimy coś z miłości i z 120% zaangażowaniem. Ja swój dzień zaczynam od treningu na siłowni, pół godzinki spokojnego rozbieganka, tak żeby rozruszać nóżki, a wieczorem mocny trening na siłowni, także zapraszam. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze i komentarzu, a ja już się zabieram za swój trening na siłowni. Piękny widok, a więc można zaczynać z siłowni, dużo nie będzie nagrywek, tylko zrobię jak zazwyczaj w formie timelapsa ten trening, bo więcej będzie po prostu na wieczornym bieganiu, bo to wieczorne bieganie będzie znowu 15 minut rozbiegania, to jeszcze będę powtarzał pewnie, 15 minut rozbiegania, 15 minut mocnego biegania, 4 potem kilometrówki i znowu 15 minut mocnego biegania, więc tam już będzie o wiele więcej materiału. To tyle na teraz. No dobra, pierwszy trening. Szybko zleciał, bo to tylko 30 minut, ale on tak miał właśnie zlecieć, taki delikatny miał być 30 minut rozbieganka. Teraz pół dnia regeneracji i wieczorem się zacznie dopiero jazda. A jeśli chodzi o problemy, to na etapie, na którym się teraz znajduję, największymi problemami, które mogą mi się teraz wydarzyć, to są problemy już niezależne ode mnie. To są jakieś kontuzje, jakieś choroby, coś na co po prostu nie mam wpływu żadnego. Z problemami najgorzej jest na pierwszym etapie, na etapie, kiedy musimy dużo harować, nawet 120% z siebie dawać, a nie mamy z tego totalnie nic. Nie widzimy żadnych rezultatów naszej ciężkiej pracy. To wtedy pojawiają się bardzo często problemy tej sfery mentalnej, kiedy nasz umysł oszukuje nas i podpowiada nam błędnie, że może się do tego nie nadajemy, że może nie powinniśmy tego robić, że może powinniśmy się zająć czymś innym, bo idzie na łatwiznę. I teraz tu jest też ważna kwestia, czy to co robimy to pod publiczkę dla kogoś, tak żeby komuś się przypodobać, czy robimy to dla samego siebie z miłości, z cieszenia się właśnie tą daną czynnością. Bo jeśli robimy to z miłości, z cieszenia się tą daną czynnością, to wtedy te takie podpowiedzi i pójście na łatwiznę, próby pójścia na łatwiznę, które funduje nam nasz mózg, są bardzo łatwe do opanowania. Inaczej jest w tym pierwszym przykładzie, kiedy robimy to po prostu po to, żeby się, bo jest to modne, bo żeby komuś się przypodobać, to wtedy pierwsze problemy mentalne, które się pojawiają, gdzie nam mózg próbuje pójść na łatwiznę i troszeczkę nas oszukać, że to nie jest dla ciebie, że się nie nadaje, że zajmie się czymś innym, to wtedy on wygrywa i wtedy się poddajemy i wtedy szukamy czegoś innego, ale to też inaczej się nazywa słomiany zapał, gdzie przeskakujemy z kwiatka na kwiatek. Ja lecę, szybki prysznic, śniadanko, bo lubię naczczo biegać, bo wtedy przepalam kolacyjkę dodatkowo i przynajmniej tak sobie to tłumaczę, bo się nie znam za bardzo na dietetyce i szybciej chudnę, a jak szybciej chudnę, to szybciej biegam. I tak sobie to rozkminiłem. Trzymajcie się. No to rozpoczynam drugą część. Stadion i mega mocny trening. Tutaj w brzuchu czuję poddenerwowanie połączone z podnieceniem, bo uwielbiam te treningi, uwielbiam te najmocniejsze jednostki, bo czym mocniejsza jednostka, tym czuję, że więcej mi daje do wytrzymałości, do siły i przybliża mnie do osiągnięcia mojego celu. Jest i patong.
Po drodze jeszcze będę musiał się zatrzymać na stacji benzynowej, bo widzę, że wskazówka już się przechyla ku dołowi. A jadąc cały czas w głowie sobie rozmyślam o kolejnych planach, bo może jest to temat na niedzielę, ale tak naprawdę do półmaratonu zostało mi niecały miesiąc, bo półmaraton jest 11. Też 11 jestem już w samolocie, bo 12 zaczynam jazdę rowerem. Powtórzę to dla osób, które są nowe na kanale. Z Bangkoku do Phuket, na Phuket, na wyspę Phuket, te 850 km, 11 dni. No i tam będzie około 80 do 120 km dziennie pokonywane. Na pewno będzie pięknie, na pewno będą piękne widoki, na pewno będą piękne emocje. No, nie mogę się do tego doczekać. Nie mogę się doczekać półmaratonu i tej mojej próby na godzinę 40. Nie mogę się doczekać tej jazdy rowerem z Bangkoku, bo wiem, że podczas tej trasy, pod przejechania całej Tajlandii, poznam na takie oblicza tego kraju, a zakochałem się w tym kraju i po prostu chcę tutaj mieszkać, chcę tu być, ale moja głowa już zaczyna szukać, kombinować i nie wiem, czy też tak macie, napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, że jak coś, co sobie zaplanujecie, gdzieś tam powolutku zaczyna dobiegać do końca, to już zaczynacie planować, co dalej. No bo tak naprawdę każdy koniec jest początkiem czegoś nowego i mam kilka planów. Mam kilka planów. Język tajski na pewno zostanie, bo języka tajskiego jeszcze nie ogarnąłem, więc te plany się nie zazębią. To jest normalne, bo każdy plan jest inny po prostu. Ale już myślę o kolejnych wyzwaniach sportowych, bo to wyzwanie naukowe, że tak to nazwę, takie poszerzania swojej wiedzy jakiejś takiej, jak właśnie z językiem tajskim, to jest jedno. Kolejne, jak skończę język tajski, ale to gdzieś, kurde, myślę, że na początku przyszłego roku, do końca roku na pewno chcę się przyłożyć mocno. Więc jeszcze nawet nie jestem na półmetku, można powiedzieć. A następnie chciałbym bardzo się nauczyć zrealizować swoje też odwieczne marzenie, może nie odwieczne, ale długie, dawne marzenie, nauczyć się jakiegoś języka programowania. Jest to na czasie i bardzo mi zależy, żeby coś jeszcze móc napisać, jeszcze jakiś tam kodem zabłysnąć przy córce, bo moja córka Maja jest też, bardzo by chciała kiedyś, na razie, wiecie, to jest dziecko, jej się może zmienić, ale już mi to powtórzyła kilka razy, żeby chciała być programistką. Więc może jeszcze jej dam taki bodziec do wejścia ze mną w naukę programowania i wiadomo, nieprzyjemne z pożytecznym, dzięki temu będziemy mogli spędzić więcej czasu razem. Clou tego nagrania i tej rozmowy, co teraz chciałem właśnie podjąć, to jest to, że gdy zbliżam się do końca, i tak jest od momentu, kiedy odbiłem się od dna, tak jest od momentu, kiedy zacząłem sobie to wszystko w głowie układać, kiedy uzdrowiłem wiele swoich problemów, że jak dochodzę do jednego celu, to tego samego dnia już realizuję kolejny cel, bo ten kolejny cel już był wstępnie planowany od jakiegoś, nie wiem, okresu, niech będzie miesiąca. Nie ma też jakiegoś sprecyzowanego okresu, ale mniej więcej tak wychodzi. I właśnie to jest taka chora głowa, która nie odpocznie nawet na chwilę, tylko jeszcze się jedno nie skończyło, a już gdzieś tam puka do innych drzwi. No ale zobaczymy. Ja mam do stadionu jeszcze z 20 minut, dzisiaj się skupiam na tej mocnej jednostce, bo ona musi mi wyjść dobrze. Co by nie było, będzie fajnie, bo będzie mocny, intensywny trening. Widzimy się na stadionie. No i dotarłem. Dawno mnie tu nie było. Jeden gościu mnie nastraszył, że na czas remontu tego tam, tamtej tam części, później ją pokażę, będzie stadion nieczynny. A jak widać, wszystko działa. Bieżnia nie została zwinięta. Ten dywan nie został zwinięty, więc można trenować. Biorę się do roboty. Zmieszczę się. Jeszcze nie.
ale przyjdzie taki moment, że się zmieszczę. Ale coś mi się wydaje, że linie były malowane, jakie ładne, nowiutkie. Ja sobie tam usiądę. Tam jest moja miejscówka, gdzie zawsze sobie siadam. O, a to ta część jest. Nie wiem, czy to hotelowa, czy taka dla sportowców. Właśnie w remoncie. Powoli szykuję się do treningu. Pomyślałem, że dawno nie było czarów i żeby nie wypaść z wprawy, na 3. 1. 2. 3. Udało się za pierwszym razem. A dzisiaj mam opaskę Terminatora. Będę też kręcił z głowy. Odpalam GoPro i do zobaczenia później. Siłeczka pełna. Ptaszki też trenują. Dla każdego coś dobrego. Nie wiem, czy to widzicie. 15 minut rozgrzeweczki. Jeszcze 5 minut rozgrzewki i wchodzimy na wyższy obrót. Koniec przedstawienia, teraz zaczynamy konkretną robotę. Wiem na 100%, że rekordu dzisiaj żadnego nie będzie. Nogi mam przemęczone. Jest piątek przede mną. Wliczając ten, jeszcze 4 treningi do końca. I od poniedziałku znowu orka. I pierwsza przerwa dopiero w czwartek. Ale wtedy laba, nic nie robię. Nogi muszą mi wypocząć. Nie ma czym oddychać. Nogi nie nadają się do biegu, do szybkiego biegu. Nogi potrzebują jeden dzień odpoczynku. A u mnie jest jeszcze jutro recovery run, 5-30 minut. I słabsze niż dzisiaj, ale też interwały z progiem. I w niedzielę long run, który dobija po prostu uda. Nie wiem, jak to będzie. Na razie o tym nie myślę. Czy dam, czy nie dam rady? Muszę dać rady, nie? Najwyżej będę... Nie wiem. Co mam powiedzieć? Nie ma takiej możliwości, żeby nie dać rady. Zaciska się zęby. Zaciska się poślady. I się kuje żelazo. Dalej. Czy jest zimne, czy jest gorące. Totalnie bez znaczenia. Byle do przodu. Kończy mi się przerwa i zaraz wchodzimy na kilometrówki. Kilometrówki będą z kamery czołowej. Śmierć. Ale tak ma właśnie ten trening wyglądać. Wtedy, kiedy się nam wydaje, że to już jest granica naszych wytrzymałości, wtedy dajemy mocniej i przesuwamy tą granicę. 99,9 przypadków, jeśli nasza głowa nam mówi, że jest na granicy, to znaczy, że tam jeszcze ma daleko. Wspaniały trening. Stadion pustoszeje, jest dalej gorąco. Ogólnie wspaniale spędzony czas. Uwielbiam tu przychodzić, bo tu jest taka aura, taki klimat, no niepowtarzalny. Ale koniec tego gadania, jeszcze 15 minut.
Nie było lekko. Jutrzejszego sobie nie wyobrażam. Po dzisiejszym jutrzejszego sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, że w ciągu nocy, bo muszę go zrobić rano. Chyba, że go zrobię wieczorem, no ja jeszcze będę myślał. Ale nie wyobrażam sobie, że go rano, że nogi do rana po prostu odpoczną i że nogi do rana będą w stanie wykonać podobną jednostkę do dnia dzisiejszego. A robić to w kit, na pół gwizdka, to nie jest w moim stylu. I tak dobiega piątkowy odcinek do końca. Dzięki, że byliście ze mną. Fajny dzień treningowy. Pomimo, że czuję lekkie przemęczenie organizmu i czuję, że przydałby mi się jeden dzień, nie tyle nic nie robienia, bo ja tak nie potrafię, ale bez treningu biegowego. W niedzielę będę na rowerze, ale ten rower będzie 3-godzinny i to on będzie mocnym rowerem. No ale zawsze to nie będzie żadnego mocnego biegania. No ale jeszcze jutro muszę dwa treningi wykonać mocne. Tylko, że jutro zrobię na odwrót. Dzisiaj zrobiłem 30 minut rano i wieczorem te mocne odcinki, a jutro chyba rano zrobię, kurde, zastanawiam się, bo nie wiem, jak się będę czuł rano. Ale jutro rano chyba zrobię te mocne odcinki, żeby po prostu odhaczyć mieć z głowy, bo 30 minut biegania, co by się nie działo, to i tak te 30 minut pójdę, włączę sobie słuchawki albo coś sobie włączę na telewizorku i te 30 minut zleci po prostu. Słuchajcie, niecały miesiąc do półmaratonu, 16 tydzień mija. Tym, co są ze mną od początku, serdecznie dziękuję. Ale nie tyle dziękuję, co ja mam nadzieję, że chociaż jedna osoba z was, ktoś z was, coś w swoim życiu dzięki mojemu przekazowi zrobił. Coś ruszył w swoim życiu, z jakimś celem, z jakimś planem. Naprawdę, kurde, jakby był taki odzew z waszej strony, jakaś informacja, to byłbym bardzo wdzięczny i bardzo szczęśliwy, bo wiedziałbym, że to, co robię, do kogoś z was trafia. Ja i tak będę robił to, co robię. Tak wygląda moje życie, tak wygląda moja filozofia życiowa, tak podchodzę do różnych tematów. No nie ma co przedłużać, ja się zawijam do domu. Jeszcze raz dziękuję tym, którzy byli ze mną od samego początku. Dziękuję tym, którzy dotarli w trakcie, dziękuję tym, którzy dotarli dzisiaj. Wszystkim wam dziękuję i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Wiecie, jak na siłowni wychodzę i mówię, ostatni gasi światło? Wyjdzie też sztuczne oświetlenie i to będą drugie czary dzisiejszego dnia. Do zobaczenia już w jutrzejszym odcinku. Ostatni i na 3. 1, 2, 3. Gasi światło.